mamy wakacje, wielu z nas wybiera się w podróż, niektórzy w dość odległe miejsca. I oczywiście każdy z nas chciałby wziąć tą swoją ulubioną zabawkę, czyli aparat fotograficzny czy filmujący, no i kupę dodatkowego sprzętu, który jest oczywiście nam niezbędny zawsze. Niektórzy z nas oczywiście udają się w podróż turystycznie, chcieliby tam nagrać jakiś filmik, zrobić zdjęcia, niektórzy służbowo, żeby zrealizować jakieś zlecenie. No i jak to zrobić, żeby przetransportować ten sprzęt i nie narazić się na jakieś dodatkowe koszty, które mogą być bardzo wysokie, czy jakieś niespodzianki, czy jakieś niepotrzebne stresy, czy nawet utraty, czy zniszczenia tego sprzętu, a przywieźć tylko wspaniałe ujęcia, wspaniałe wspomnienia, no i oczywiście ten świetny materiał, którym możemy się podzielić, który możemy edytować i potem pokazać światu. Po pierwsze, bardzo ważne jest, aby zainwestować w odpowiedni plecak i w odpowiednią walizkę. Plecak powinien być na tyle duży, aby wszystkie przedmioty, które są niezbędne nam w tej podróży, zmieściły się do niego, a z drugiej strony musi być taki duży, żeby wymiary nie przekraczały tego, co określa linia lotnicza, w którą właśnie się wybieracie. Jeśli chodzi o walizkę, no to tutaj moim zdaniem nie ma miejsca na oszczędzanie. Tania walizka wystarczy Wam najwyżej na 2-3, maksymalnie 3 podróże. Czasami jest tak, że rozleci się już po pierwszej podróży. Po pierwsze, najważniejsze, musi być ona wykonana z bardzo wytrzymałego materiału. Musicie wiedzieć o tym, że ta walizka będzie tam rzucana, przerzucana kilka razy. Oczywiście absolutnie konieczne jest, żeby nie była ona na zamek, tylko z taką metalową, aluminiową obejmą na zaczaski. Może ona być droższa, ale musicie wiedzieć, że dobry sprzęt będzie Wam służył długie lata bez problemu. Sprawa druga i chyba najważniejsza to jest odpowiednie zaplanowanie podróży. Po pierwsze, już przy zakupie biletów koniecznie sprawdźcie, jakie są limity wagowe, co możecie wziąć ze sobą. Ważne jest, żeby sprawdzić, ile kosztuje ewentualny nadbagaż. Warto kupić, nawet dodać troszeczkę więcej za bilet, bo czasami jest to kwestia 100 zł czy 150, żeby potem nie było konieczności dokupywania bardzo drogiej walizki. Tanie linie, no to zdajecie sobie doskonale sprawę, że bagaż jest bardzo często nawet droższy niż cena samego biletu. W liniach regularnych różnice są bardzo duże, bo na przykład w Aeroflocie, czyli rosyjskich liniach, dokupienie jednej walizki to jest tylko $50 na podróżach międzykontynentalnych. Jeśli chodzi o te linie z Zatoki Perskiej, no to tam jest limit co prawda wyższy, 30 kg, ale za każdy kilogram musicie dopłacić po $10. Druga sprawa, jeśli tylko przypuszczacie, że będziecie potrzebować więcej bagażu, no to koniecznie dokupujcie to wcześniej, nie na lotnisku, dlatego że na lotnisku jest najdrożej. Następna sprawa, koniecznie sprawdźcie wagę Waszego bagażu, zarówno podręcznego, jak i walizki, przed udaniem się na lotnisko. Uchroni to Was przed niemiłymi niespodziankami na miejscu. Będziecie pewni, że cały sprzęt, który macie ze sobą, wszystkie rzeczy, które macie ze sobą, możecie ze sobą wziąć. Kolejna bardzo ważna sprawa to jest sprawdzenie, czy dany sprzęt, czy dany przedmiot, który chcecie wwieźć, będzie zaakceptowany na granicy danego państwa. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście na granicy, no i musicie zostawić Wasz sprzęt, a często nawet zapłacić jeszcze za utylizację tego sprzętu. Co wziąć? I tutaj praktyka mówi, że minimum z minimum. Jeśli wystarczą Wam dwa obiektywy, na przykład do robienia zdjęć, to nie bierzcie ani jednego więcej, dlatego że po pierwsze, nie będziecie musieli tego nosić, nie będziecie musieli transportować tego z lotniska do hotelu i z powrotem na Waszym zleceniu, czy tym bardziej, jeśli jedziecie turystycznie, no to czym mniejszy sprzęt, czym mniejszy aparat, tym lepiej. Czasami warto wziąć jakiś mniejszy bezlusterkowiec, nawet pożyczyć, niż brać pełnoklatkową lustrzankę, którą nawet nie będziecie mieć ochoty nosić ze sobą. Jeśli natomiast często podróżujecie albo często macie zamiar podróżować, to też warto to zaplanować już przy zakupie sprzętu. Zamiast większych aparatów kupować mniejsze. Warto zakupić już taki sprzęt, który będzie łatwy w transporcie. Na przykład jeśli chodzi o drona, no to zamiast Fantoma możecie kupić Mavica, który jest znacznie mniejszy, znacznie podręczniejszy. Jak sobie radzić mimo wszystko, jeśli Wasz bagaż będzie za ciężki? Jest tu kilka metod. Po pierwsze, jeśli chodzi o linie tanie, no to tutaj bezwzględnie trzymajcie się limitu wagowego.
nawet pół kilograma za dużo, no to może się kończyć tym, że będziecie musieli coś zostawić na lotnisku. Jeśli to są linie regularne, to zwykle akceptowana jest od 1 do 3 kg, to znaczy poniżej 3 kg nadwagi. Zazwyczaj w liniach regularnych jest tak, że bagaż podręczny nie jest ważony, więc ciężkie rzeczy możecie przepakować z dużej walizki do małego plecaka i wziąć ze sobą. Jeśli nie będziecie się uginać pod tym plecakiem, to zwykle nikt go nie zważy, nikt go nie będzie sprawdzał. W taki sposób też łatwo jest te limity wagowe troszeczkę powiększyć. Zawsze można też wziąć aparat na szyję, laptopa do ręki. Można też zaopatrzyć się w specjalną kurtkę. Widziałem takie kurtki na Allegro z wieloma kieszeniami, gdzie będziecie mogli umieścić dość ciężkie przedmioty. Tej kurtki nikt Wam nie będzie oczywiście ważył, więc tutaj też jest przestrzeń na zaoszczędzenie nawet 2-3 kg. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ten nadbagaż, to na pewno nikt nie da Wam gwarancji, że będziecie mogli go zabrać. Generalna zasada tutaj jest taka, że uśmiech zawsze pomaga. Generalnie w plecaku powinny być wszystkie rzeczy, które są najdroższe, czyli spakujecie tam zarówno aparat, jak i wszelkiego typu obiektywy, zestawy bezprzewodowe na przykład, jakieś rejestratory dźwięku, to wszystko pakujecie do plecaka, jak również tablety, smartfony czy laptopy. Jeśli macie ze sobą bardzo małego drona, tak jak Mavic, no to koniecznie też weźcie go do tego bagażu, który bierzecie ze sobą do kabiny. Bagaż rejestrowany. Tam pakujecie wszystko, co jest ciężkie, czego nie możecie wziąć ze sobą. No i takie rzeczy, których utrata ewentualnie po pierwsze nie narazi Was na jakieś kosmiczne koszty z jednej strony, a z drugiej nie umożliwi Wam zrobienie tych zdjęć czy filmu, czy szczególnie jeśli jedziecie tam w celach komercyjnych, nie umożliwi Wam dokonanie całego zlecenia. Sprzęt ma pierwszeństwo przed innymi rzeczami, przed ciuchami, przed żywnością, przed jedzeniem. Nie polecam, żeby brać ze sobą za dużo rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o żywność, szczególnie jeśli chodzi o ubranie. Wszystkie te rzeczy możecie bardzo tanio zwykle kupić na miejscu. Generalnie linie lotnicze rozróżniają 3 rodzaje baterii. Baterie do 100 Wh, baterie od 100 Wh do 160 Wh i baterie powyżej 160 Wh. Jeśli chodzi o baterie powyżej 160 Wh, sprawa jest bardzo prosta. Takich baterii nie można absolutnie brać na pokład. Sprawa druga. Baterie te najmniejsze, takie do 100 Wh. Tutaj mieszczą się praktycznie wszystkie baterie, jeśli chodzi o smartfony, jeśli chodzi o aparaty, jeśli chodzi o laptopy. I tak, w większości europejskich linii, europejskich lotnisk można wziąć do 20 sztuk takich baterii. Nie polecam, żeby brać aż tyle, ale zwykle z tymi bateriami nie ma żadnych problemów. Druga sprawa, baterie powyżej 100 Wh. To baterie na przykład do większych dronów. Po pierwsze, niektóre lotniska w ogóle nie akceptują takich baterii. Na przykład podlotniczy w Dubaju, mówię o tym DXB, tym głównym podcie lotniczym. Druga sprawa, nie wszystkie linie lotnicze akceptują takie baterie. Niektóre zaś akceptują, ale muszą wydać na nie zgodę. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana w niektórych portach lotniczych, na przykład w Kantonie, to jest Guangzhou w Chinach południowo-wschodnich. Tam generalnie można wziąć tylko 2 baterie litowe, nie licząc baterii, które są w środku sprzętu. Więc warto to też sprawdzić wcześniej i można wtedy zaplanować podróż troszeczkę inaczej, na przykład lecąc na inne lotnisko, tak jak około Kantonu jest lotnisko w Hongkongu, nie jest to daleko. Można zaplanować podróż tak, żeby polecieć do Hongkongu, żeby móc bezpiecznie wrócić z tymi naszymi bateriami. To, co musicie mieć zawsze przy podróży, to są 2 rzeczy. 2 rzeczy są absolutnie konieczne. Paszport i gotówka. Te rzeczy musicie chronić w najwyższym stopniu. Ja rozwiązuję to w taki sposób, że zawsze mam ze sobą taką paszportówkę. W każdym momencie wiem, gdzie znajduje się mój paszport. W każdym momencie wiem, gdzie mam kartę pokładową. I w wielu takich przypadkach na lotnisku, przy kontroli na przykład, gdzie musimy mieć oczy dookoła głowy, dlatego że musimy kontrolować, gdzie jest nasz sprzęt. Zawsze jestem pewny, że tylko zerkając tutaj niżej wiem, że tam te moje najważniejsze rzeczy się znajdują, te rzeczy, dzięki którym będę mógł wrócić do swojego kraju. Mam z tym duże doświadczenie, dlatego że straciłem kiedyś paszport w Chinach 3 dni przed wylotem. Kiedyś o tym opowiem więcej.
no mnóstwo problemów, bardzo dużo kosztów. Dlatego to, co musicie najbardziej zawsze pilnować, to jest wasz paszport i wasza gotówka, żebyście mogli wrócić. No i cóż, pozostaje mi tylko życzyć wam fantastycznych podróży, niezapomnianych wrażeń, no i oczywiście świetnego materiału, którym będziecie się mogli podzielić z innymi. Jeśli materiał był dla was pomocny, jeśli wam się podobał, no to łapka w górę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub komentarze odnośnie jakichś szczegółów związanych z podróżami, na pewno odpowiem, jeśli tylko będę w stanie, piszcie to w komentarzach. Zachęcam was również do oglądnięcia poprzednich odcinków, szczególnie jeśli interesujecie się dronami, to znajdziecie tam mnóstwo materiału dla siebie. No i oczywiście w najbliższej przyszłości będzie dużo ciekawych materiałów. Już niedługo zapowiedziany materiał o porównaniu cen aparatów filmujących i fotografujących w Chinach i w Polsce. A ja już dzisiaj z wami się żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.